Cześć, witam wszystkich, Daniel z tej strony. Jak niektórzy was wiedzą lub też nie wiedzą, ostatnio zagrałem mój pierwszy customowy turniej w Warzone 2. Jeszcze wcześniej nie miałem takiej okazji. Customowy turniej to jest po prostu turniej na prywatnym lobby. Gracze się zgłaszają, drużyny się zgłaszają i jest po prostu organizowany turniej. I dzisiaj chciałbym się z wami podzielić lekcjami, jakie wyniosłem właśnie z tego turnieju, ponieważ taki był też mój zamiar. Ja wiedziałem, że ja tego turnieju nie wygram i raczej nie mam żadnych szans. I też powiem, dlaczego nie miałem szans wygrać ten turniej. Natomiast chciałem wyciągnąć pewne wnioski i lekcje właśnie z tego turnieju, które wyciągnąłem oczywiście i chciałbym się z wami dzisiaj nimi podzielić. Więc pierwszą rzeczą, którą wyciągnąłem z tego customowego turnieju, jest taka, że nie jestem taki dobry, jak mi się wydaje. I to jest dobra lekcja i to jest dobre poczucie cofania się do przedszkola. Zresztą kiedyś, kiedy trenowałem dużo sztuki walki, to mój trener okazjonalnie lubił mnie wysłać do przedszkola, ponieważ czasami było tak, że mi dobrze idzie, się czułem powoli z nim jak równy z równy. Jednak on mi mówił, czas się wysłać do przedszkola i okazywało się, że wcale nie jestem taki dobry, co oczywiście na dłuższą metę polepszało moje umiejętności, ponieważ wiedziałem, że jeszcze mam sporo do nauki i jeszcze jest spora droga przede mną. I właśnie tak było na tym turnieju customowym. Mimo że zajęliśmy 23 miejsce na 41 drużyn, z czego jestem hiper zadowolony, ponieważ był to turniej na bardzo wysokim poziomie. Grali tam jedni z najlepszych graczy po prostu, że tak powiem, w okolicy europejskiej i oczywiście też gracze z naszego polskiego podwórka, topka po prostu polskich graczy, jeżeli chodzi o Warzona. I jestem bardzo po prostu z nas zadowolony, zwłaszcza że my w trójce wszyscy graliśmy na myszce i klawiaturze. Co oczywiście nie ma miejsca na takich turniejach. Myszka i klawiatura po prostu nie ma miejsca na turniejach Warzone 2. Co to oznacza? Że tak po prostu nie opłaca się grać. Dlaczego? Ponieważ pady wygrywają w 98% zawsze z myszką i klawiaturą na bliską. Dlaczego? Nie chcę mi się powtarzać, ale już prawdopodobnie wiecie, ale nie chcecie tego zaakceptować. Po prostu pady dominują nad myszkami na wyższym poziomie. Ja sobie zdaję sprawę, że wiele osób nadal jeszcze się uczy grać na kontrolerach. Natomiast bądźmy szczerzy, że jeżeli chodzi o wysoki poziom, że tak powiem, competitive, czyli poziom turniejowy, tak to nazwijmy, pady po prostu dominują nad myszkami i nie ma po prostu myszek, które grają w topce, które wygrywają turnieje. Za czasów Warzone 1 tak było, za czasów Warzone 2 po prostu nie ma miejsca. Są pewne anomalie i osoby, które dalej próbują, mianowicie Morfeusz, przez Rocketa ogłoszony najlepszym graczem na myszce w Polsce i w sumie słusznie, bo on tam po prostu daje radę i razem z Rocketem i dodatkowym graczem lub dodatkowymi graczami, bo Rocket i Morfeusz to jest po prostu takie duo, które razem ze sobą gra, zawsze dają radę i robią topkę na tych turniejach. Są bardzo, bardzo inteligentni pod kątem Warzone 2 i pod kątem umiejętności też na strasznie wysokim poziomie. Więc po prostu myszki tam nie mają miejsca. Natomiast nadal ja chciałem zagrać na myszce i klawiaturze, ponieważ chciałem zobaczyć po prostu, jak mi pójdzie. No i fakt faktem, w walkach na blisko miałem bardzo nikłe szanse. Nie wiadomo, co zrobiłem, nie wiadomo, jaką finezję tam zrobiłem. Po prostu w walce na blisko nie dało rady. I w sumie to mnie nie zniechęca. Okazjonalnie nadal będę próbować swoich sił w takich turniejach customowych, natomiast czekam na turnieje tylko dla myszek. Ostatnio prawie się odbył taki turniej, w ostateczności się nie odbył, ponieważ brakowało graczy i też popierdzielili godziny, więc może to był... No może tak miało być, może po prostu nie ma po prostu graczy na taki turniej, no bo na myszce się po prostu nie opłaca grać na takim wysokim poziomie. Takie są niestety aktualnie realia, ale mimo wszystko, nawet gdyby myszki miały miejsce swoje, nadal moje umiejętności są jeszcze do poprawy, mam sporo do nauczenia i to była naprawdę dobra lekcja. Nie tylko pod kątem strzelania, ale pod kątem strategii samej w sobie, pod kątem rotacji, pod kątem game sensu, pod kątem ustawiania się pod drużynę, która do ciebie idzie. Tam nie ma przebacz. Nie ma przebacz na błędy, ponieważ kiedy ktoś ogarnięty do ciebie strzela, twój błąd kosztuje cię praktycznie życie. Niestety, tam nie ma czegoś takiego, że może ci ujść na sucho, że akurat przebiegasz i coś. Nie, jak cię zbimują, jak cię namierzą, to nie masz pola do błędu, musisz mieć dobrą pozycję, bo inaczej już jest po tobie. Ja oczywiście z teamem zrobiłem wszystko, co mogłem, ja osobiście zrobiłem wszystko, co mogłem, grałem jeszcze z dwoma bardzo dobrymi myszkowcami, no i ugraliśmy to, co ugraliśmy. I powiem wam szczerze, że warto oglądać sobie takie turnieje, ponieważ widzicie, na jakim poziomie grają te osoby i te osoby grają zazwyczaj bardzo
inteligentnie. Nie ma tam raszowania pod fragi, co jest oczywiście bardzo fajne i fajnie wygląda, jak sobie oglądacie waszych ulubionych streamerów, youtuberów, jak na przykład Metafor jest bardzo ulubionym, przynajmniej przez Polaków tutaj widzę, youtuberem, który dodaje ten content. Zresztą on sam powiedział, że on nie chce grać turniejów, nie będzie grać turniejów, ponieważ gra na myszce i klawiaturze, co oznacza, że on po prostu tam nie ma większych szans. I no, więc wiecie już dlaczego, po prostu, tak? Mimo wszystko warto oglądać i czasami też, jeżeli czujesz się na siłach, wziąć udział w takim turnieju, bo są zazwyczaj płatne lub czasami są darmowe wejścia, trzeba po prostu poszukać, wygooglować, są różne organizacje, różne osoby, które takie turnieje organizują i spróbować swoich sił. I zobaczycie, że po prostu czasami wasze umiejętności nie są tak dobre, jak wam się wydaje. I też to jest między innymi dlatego ja nie gram i nie lubię grać na VPN-ie, czy tam najłatwiejszym lobby, ponieważ to mnie niczego już nie uczy. I zwłaszcza jeżeli mam ochotę lub chciałem w przyszłości grać właśnie w takich turniejach jako gracz na myszce. Jeżeli bym faktycznie myślał o graniu faktycznie w turniejach, to bym poświęcił czas na naukę gry na padzie. To bym cały czas grał na padzie, ale wiem, że to jest troszeczkę mało realne, ponieważ ja jako ojciec dwójki dzieci, jako osoba, która ma 3-4 godziny grania dziennie, ponieważ tak sobie to wyrobiłem na streamach i tak dalej, nie mam za bardzo czasu, jak to niektórzy, którzy się uczyli grać na padzie ostatnio, czasu po 10-12 godzin nauki gry na padzie dziennie, dzięki czemu przykładowo taki Rocket jest w stanie rywalizować na wysokim poziomie na padzie, ponieważ Rocket był zawsze graczem na myszce, teraz jest fenomenalnym graczem na padzie i daje radę z najlepszymi graczami, więc to jest po prostu coś o nim świadczy. Więc tyle, no, sporo nauki przede mną i bardzo się cieszę, że wziąłem udział właśnie w tym customie i na pewno spróbuję moich sił jeszcze raz, mimo wszystko będę trenować dalej, raczej nie planuję przejść na pada, ale zobaczymy, co życie po prostu pokaże. Ja na razie skupiam się na rozwijaniu moich umiejętności i streamów i kontentu na tym kanale, żebyście też mogli się czegoś nauczyć i mieli frajdę po prostu z oglądania tych filmów. Mimo wszystko dziękuję za oglądanie, oczywiście dziękuję wam za wsparcie na tym customie, ponieważ wiem, że wielu z was po prostu mi tam kibicowało, co było bardzo miłe i bardzo mnie motywowało. To wszystko z mojej strony, trzymajcie się i oczywiście do zobaczenia na kolejnych filmach, raczej w kolejnych filmach i na live'ach na tym kanale. Trzymajcie się, cześć, cześć.